Witam Państwa serdecznie, witam pracowników DB Schenker Day Polska, gości i witam przyjaciół naszej firmy. Prawie 100 wolontariuszy, kilkanaście zrealizowanych projektów i niezliczona ilość obdarowanych. W Zabrzańskiej Filharmonii odbyła się niezwykła gala wolontariatu, a wszystko za sprawą DB Schenker Rail Polska, pioniera wolontariatu pracowniczego. Właściwie wolontariat to jest inicjatywa naszych pracowników. My jako firma mamy wpisane w strategię jako jeden z podstawowych elementów odpowiedzialność za pracownika i stwarzanie pracownikom rozwoju. Top Employer to jest hasło, które nam przyświeca i w ramach realizacji tej strategii postanowiliśmy również umożliwić pracownikom rozwój pozazawodowy. To znaczy pracownicy sami przychodzą z inicjatywami, co chcieliby robić, w co się angażują. Firma ich wspiera. To jest fantastyczne, że mamy tak dużą korporację, która rzeczywiście patrzy też na innych. Nie tylko na to, żeby brać, ale żeby i dawać. Żona Billa Gatesa powiedziała, że im więcej dostajemy od losu, tym większy mamy dług wobec społeczeństwa. Pomoc innym to spełnienie dla siebie, prezent dla siebie tak naprawdę. My więcej otrzymujemy niż dajemy. Realizowaliśmy pomoc w renowacji otoczenia dla ośrodka adaptacyjno-rehabilitacyjnego w Rudzie Śląskiej, gdzie uczęszczają dzieci ogólnie niepełnosprawne, wcześniaki. Akcja polegała na zebraniu środków na odnowienie, renowację otoczenia. Cieszę się bardzo, że firma wyszła z takim pomysłem wolontariatu. Można było po prostu zrewanżować za wtrud wychowawców tego ośrodka, który poświęca naprawdę dużo pracy i energii, żeby te dzieciaki mogły normalnie funkcjonować. Wolontariusze są wspaniałymi ludźmi, naprawdę bardzo otwartymi, chętnymi do pracy, do współpracy, nie boją się wyzwań. Takie idee są bardzo ważne, ponieważ placówki tak jak nasza są wspierane przez miasto, a wiadomo, te budżety są często ograniczone, więc każde wsparcie, każde siły są bardzo, bardzo potrzebne. Bardzo ważne, żeby funkcjonowały firmy z ludzką twarzą. Firma DB Schenker to właśnie jest taka firma z ludzką twarzą. Firma, która z ogromną dbałością podejmuje politykę odpowiedzialności społecznej. To jest właśnie bardzo istotne, żeby ten wynik ekonomiczny nie przebijał wyniku społecznego, bo oczywiście dziś świat tak skonstruowany, że wszyscy wszystko wkoło liczą. Natomiast jak widać, firma DB Schenker liczy, ale też potrafi otworzyć serce. To jest bardzo cenne i jak widać udało się to w tej firmie wpoić w swoich pracowników.